Soczewki Koito Bilet. Koito, bo producent Koito. Japońska firma. Bilet, czyli źródłem światła jest LED. Tak, nie mamy tutaj żadnego gniazda żarówki. Od spodu to dziwne, to jest potężny radiator, który no właściwie który chłodzi i dzięki któremu sam LED się nie przegrzewa, co sprawia, że właściwie będzie nam służył wiele, wiele lat. Co świeci tak naprawdę w tej lampie? Tu już mam jedną soczewkę w tej lampie, w tej soczewce. Mam tu jedną soczewkę na tyle rozebraną, że te szkło soczewki jest już zdjęte i jest zdjęta blaszka, która odpowiada za kształt strumienia światła, czyli czy jest to wersja angielska, czy wersja europejska. Każda taka blaszka ma oznaczenie. O, zwróćcie uwagę, EU, wersja europejska. Tak, Europa. W zależności od kształtu tej blaszki, bo są montowane w różnych lampach, no to oznaczenie będzie, może być w innym miejscu. Tutaj w tym przypadku jest w górnej części. Tak, widzicie? Jest tam. Albo może być wersja angielska. Tutaj mam blaszkę z wersji angielskiej, czyli do ruchu lewostronnego. Jest napisane JP, Japonia, bo Japonia, w Japonii również lewostronny ruch obowiązuje, a że soczewki są w Japonii produkowane, w związku z tym na ich rynek jest JP. Sam chip, który świeci, wygląda tak. Jest oczywiście opisane, jaka firma to robi, jaka jest homologacja. Także wszystkie dane i homologacja samej soczewki jest wybita tutaj. Pokażę może, co świeci w tej lampie, o ile mi się to uda jedną ręką podłączyć. Bo świeci sam ten chip tutaj, sam ten moduł. Właściwie ten żółty paseczek to jest to, ten element, który jest źródłem światła. Gdyby faktycznie coś z tą soczewką się działo, no to nie ma takiej potrzeby wymieniać całej soczewki, tylko mam dostępne tutaj te elementy, które są źródłem światła. Taki element kosztuje 60 zł. I teraz odpuszczę sobie podłączenie tego, bo jedną ręką niestety nie dam rady, a jestem gamo nieprzygotowany, tak impulsywnie robię ten film, bo dręczycie mnie telefonami, SMS-ami, piszecie wiadomości e-mailowe, jak to wszystko podłączyć. W związku z tym wychodzę tym wszystkim osobom, które bawią się same w montaż, podłączenie. Wychodzę naprzeciw. I zrobiłem już takie gotowe zestawy, czyli nie ma plątaniny kabli, jest wtyczka. Samą soczewkę montujemy w lampie. Wtyczka, mam tu drugą wtyczkę, która też jest przygotowana już z odpowiednim opornikiem, który oszukuje komputer, jeżeli przerabiamy lampę zwykłą żarówkową. Czyli gdzie do tej chwili były źródłem światła była żarówka halogenowa typu H1 czy H7, i w tego rodzaju autach może pojawić się błąd spalonej żarówki, bo ten LED naprawdę bardzo mało prądu bierze. W związku z tym, aby oszukać ten komputer, no zrobiłem już taką instalację i teraz wystarczy to wszystko podpiąć. Klik i soczewka nam ładnie świeci. Wyciągam, przestaje świecić. Czyli już to jest naprawdę mocno ułatwione. Mamy trzy przewody tylko do podłączenia, plus
minus i plus od światła długiego, aby otwierała się przesłonka, czyli od elektromagnesu. Pokażę, jak działa. Teraz podłączę plus od długiego. Słychać, jak pracuje elektromagnes i automatycznie wiązka światła jest dużo wyższa, co powoduje właśnie efekt długiego światła.